Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku doszliśmy do wtorku 23 stycznia 2029 roku i przed nami spotkanie z Cadizem, więc będziemy zaczynać oczywiście 1/16 finału Pucharu Hiszpanii. Nasze będziemy zaczynać zmagania w Pucharze Hiszpanii. Skład widzę, że tu się dużo nie zmienił. Vallejo dostaje szansę w środku pomocy. Nie wiem, czy to jest Jesus Vallejo, wątpię, bo jeśli Jesus Vallejo gra w środku pomocy na środku obrońcy, to trochę takie dziwne bym powiedział. Bo jednak tam jest, myślę, inni są zawodnicy, którzy mogliby tam właśnie zagrać. Będę pewnie celował w to, żeby w drugiej połowie zejść, patrząc na to, jak nasz zawodnik już jest na samym początku meczu zmęczony dość mocno. To fajnie było już po pierwszej połowie zejść właśnie. Nie tak dokładnie, że tam po już 45 minutach nie będzie. Ale tak gdzieś 60 bym myślę, około minuty. Żeby sobie trochę więcej odpocząć jednak po tym meczu. I będziemy mogli już powoli zaczynać to spotkanie. Zaczynamy na wyjeździe, gram oczywiście z Cadizem. W poprzednim sezonie, jeśli się my, to w finale dopiero przegraliśmy, więc no, jest szansa i liczę na to, żeby znowu udało się dojść do finału, bo jednak i wygrać oczywiście. Bo jednak to jest jedna rzecz, którą nie wygraliśmy z Realem. Wygraliśmy Super Puchar w tamtym sezonie, w tym sezonie też. Wygraliśmy Ligę w tym sezonie idziemy po to drugi raz, mam nadzieję. Wygraliśmy oczywiście Ligę Mistrzów, też mam nadzieję, że idziemy po to drugi raz. Ale Pucharu Hiszpanii nie wygraliśmy, więc byłoby naprawdę miło. Wygraliśmy też Super Puchar Europy. Elio troszkę jakby zapomniał piłki. Jeszcze oddam do Robertsona i jeszcze strzał na resz, ale broni jakoś to. Bramkarz Cadizy i mamy teraz rzut rożny. Nie udało się strzelić z główki. Przyjęcie strzału, ale no niestety po tych rożnych ciężko jest tu trafić jakkolwiek, bo jednak właśnie zwykle w środku dalej pola karnego jest wielu graczy. W sumie teraz sobie przypomniałem, że jeszcze jak robiłem ostatni odcinek, to Casemiro jeszcze nie było potwierdzenie, że przeszedł do Manchesteru. Niestety już teraz to jest potwierdzone, teraz będzie, nie będzie bramki Cadizu, bo niesamowita interwencja Rutua. No ale wracając właśnie. No niestety Casemiro ostatecznie odszedł. Szkoda, naprawdę bardzo szkoda, bo jednak to jest najlepszy według mnie. Każdy oczywiście może mieć swoją opinię, wiadomo. Ale według mnie to jest, nawet jeśli nie byłbym kibicem Realu, bym uważał, że on jest najlepszym środkowym pomocnikiem defensywnym na świecie. Razem, nie wiem, właśnie z Rodri, myślę, żebym obecnie powiedział, bo Rodri też naprawdę, i też właśnie ciekawe, że Manchesterze jest według mnie dwóch najlepszych środkowych pomocników defensywnych na świecie. Choć ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze zdecydowanie jest tam Kimiś, który też jest dalej świetny, oczywiście jest też bardzo młody dalej. No jest paru tych graczy, na pewno też jeszcze oczywiście kogoś zapominam. Tu musimy podać, no ale niestety właśnie Casemiro odszedł. Jeśli chodzi o... Teraz muszę troszkę się skupić, żeby to nie wykończyć. Nie wykończyłem tego, bo jednak właśnie troszkę za dużo tutaj się skupiłem na tym Casemiro. Teraz strzelamy, nie trafiamy. Później potrzebnie lewą nogą wtedy uderzałem. Dobra, więc w sumie też już skupię się pełni na Casemiro i tej całej sytuacji. No to właśnie Casemiro ostatecznie odszedł za nie wiadomo w końcu ile dokładnie by niby. Według Fabrizio Romano jest 60 milionów i 10 milionów bonusów. Ale widziałem, że dużo takich hiszpańskich mediów, które są dość nie byle jakie tam naprawdę media są, powiedziały właśnie tam, pisały dokładnie, że 72 miliony plus 15 milionów w bonusach, czy 13 milionów, bo to łącznie 85 miało wyjść, więc nie wiem właśnie ostatecznie, tak czy tak myślę, że to i tak nie jest zła cena, bo łącznie najgorzej 70 milionów jak dostał Real za Casemiro, myślę, że nie jest zła cena, więc jeśli chodzi o cenę, to tutaj nie ma do czego się przyczepić, bym powiedział. No ale jednak właśnie to jest strata najlepszego środkowego pomocnika defensywnego. Nie da się go zamienić. Pomimo, że bardzo lubię Tchouameniego i wierzę, że on będzie dobrym następcą, no to nie może być nikt takim samym graczem jak po prostu Casemiro. Dosłownie właśnie takim samym. Wiadomo, że właśnie Tchouameni może być dobrym następcą, ale nikt nie może być tak samo dobry jak Casemiro. Tylko oczywiście, no wiadomo, może być Tchouameni lepszy, ale już wiadomo, że na swój sposób. Ten nie ma tego stylu grania takiego samego jak Casemiro. No Casemiro też miał to do siebie, że on
Zawsze jak był praktycznie jakiś finał, to zawsze miał taką niesamowitą formę na ten finał. Nieważne czy, jaki to był finał, czy Ligi Mistrzów, czy czegokolwiek, zawsze ten finał praktycznie był w świetnej formie. To samo Modric i Kroos. Naprawdę ten środek pomocy miał to do siebie, że on naprawdę właśnie zawsze trzymał poziom w finałach. Co myślę, że bardzo by było dobrą rzeczą. Oczywiście nie wiadomo, jak to teraz będzie wyglądało. No i właśnie jeśli chodzi o głębię składu, to się nie boję, no bo jednak Real dalej ma Ceballosa, dalej mają Valverde, który potrafi grać jako środkowy pomocnik. Oczywiście, choć teraz głównie gra na skrzydle. Mają Kroos, mają Modricia, mają Tchouaméniego, Kamavingę, mają sześciu pomocników, którzy potrafią tam grać, więc wiadomo, że nie każdy na śpiedale, no ale ogólnie w pomocy, więc o to się akurat właśnie nie martwię, że właśnie Real nie miałby głębi składu, ale po prostu jedyny właśnie problem jest w tym, że po prostu właśnie to jest najlepsze zawodnik na tej pozycji, na pozycji właśnie tej szóstki, więc to po prostu najbardziej boli z tego wszystkiego. No ale niestety trzeba będzie żyć dalej. Boję się też o to, żeby Casemiro sobie nie zrujnował kariery w Manchester United, no bo jednak trzeba sobie to powiedzieć szczerze, że teraz ostatnio coś się dzieje takiego, kto przyjdzie do Manchesteru. Wiadomo, że Ronaldo, ja bym nie nazwał Ronaldo w ten pierwszy sezon, że jakoś coś było złego w tym, bo zdobył 18 bramek w lidze czy coś takiego. No zdobył ponad 25 bramek w sezonie, jeśli się nie mylę, więc w ogóle bym nie powiedział, że na 37-latka to jest zły sezon. Bym powiedział, że to jest bardzo dobry sezon. No ale United skończył na szóstym miejscu. Ligi Mistrzów oczywiście nie wygrali, więc niektórzy rozliczają to, że to jest słaby sezon Ronaldo i że to jest jego wina. Nie wiem, naprawdę. Niektórzy to gadają, że to wszystko przez to, że niby chce odejść i takie rzeczy w szatni, jakieś coś takiego, ale są tylko spekulacje. Właśnie sam Ronaldo powiedział o tym, że media kłamią i on chyba jakiś ma zrobić wywiad za parę tygodni, bo ja właśnie nie jestem taką osobą, która właśnie dużo osób może po prostu za bardzo wszystko brać, co media napiszą od razu, że to jest prawda, a to nie jest właśnie prawda zawsze. Wiadomo, że media coś nie zawsze będą oczywiście źle mówić, ale trochę często ludzie właśnie za dużo nawet nie próbują sami się domyślić czegoś, tylko wierzą w 100% media. Tak samo ja nie chcę wierzyć, że Ronaldo, do którego zawodnicy jeszcze poprzednim sezonie pod koniec się wypowiadali tak świetnie. Wiadomo, że niby w poprzednim sezonie jeszcze nie chciał odejścia, ale nie wierzę, że większość zawodników nagle się tak odwróciła Ronaldo i że Ronaldo robi jakąś złą atmosferę. To, że może chcieć odejść, to rozumiem, ale żeby robił jakąś złą atmosferę, no nie chcę mi się w jakoś to w ogóle naprawdę wierzyć. Każdy oczywiście może sobie wierzyć w co chce, ale mi się nie chce w coś takiego wierzyć. No i jeszcze właśnie z tymi niektórymi rzeczami. Właśnie jestem też ciekawy, jak to jest z tymi klubami, bo niektórzy twierdzą właśnie, że tam ileś tych klubów różnego odrzuciły, a właśnie dobry kolega Edward Wire, chyba Ronaldo, właśnie on sam powiedział, że Ronaldo dostał 6-5 ofert dobrych klubów, więc właśnie no, czemu mam wierzyć mediom w 100% właśnie, no, to jest po prostu wszystko trzeba troszkę też samemu właśnie trochę domyślać się niektórych rzeczy, że nie wszystko co media mówią, to musi być prawda. Dlatego właśnie jestem ciekawy, co ten wywiad powie Ronaldo, który właśnie sam opowie o tym, jak to jest, bo jednak kto może wiedzieć lepiej o tym wszystkim, jak nie sam Ronaldo, oczywiście. No a właśnie ten Manchester United, tak, inni zawodnicy właśnie tam troszkę po części sobie tam zrujnowali trochę kariery, aby właśnie Varane w Realu może końcówka jego już nie była tak dobra, ale no jednak w Manchesterze nie dostaje szans, bo jednak nie wiem naprawdę do kiedy Erik ten Hag, ale nie wiem, podobno się mówi ten Hag, nie wiem, ja wolę mówić ten Hag. I właśnie no nie wiem do kiedy on właśnie będzie tak, nie wiem, nabierał się, można tak powiedzieć, Hadi strzela. Nie wiem do kiedy on będzie się nabierał, chyba, bo tak mogę to nazwać, na to, że Maguire naprawdę może jeszcze być dobry. No przykro mi, ale Maguire nie będzie dobry, chyba że naprawdę coś by się nagle zmieniło. Nie wiem, podobno Chelsea też zapytało się o Maguire, nie wiem co oni naprawdę. Chcą sobie tą obronę zrujnować. Mają Koulibaly'ego, mają Thiago Silva. Wiadomo, że próbują jeszcze szukać innego Chalobah. Podobno ma. Chalobah? Nie wiem dokładnie, jak to się tam czyta. On ma podobno odejść, mówi się. Tylko nie wiem właśnie, czy na stałe, czy na wypożyczenie. Robertson, to musi być wykończenie. No i mamy remis szybko. No ale o tym Manchesterze to właśnie tam duże jest. Dogadałem to naprawdę. Nie wiem, mi się wydaje, że w Manchesterze United da się coś zrobić, tylko właśnie trzeba ten skład mieć w te. Ja bym dawał więcej szans zdecydowanie Erikowi Bailly,
on według mnie powinien dostać więcej szans. Lindelof, Varane, nie wiem czemu oni nie dostają praktycznie w ogóle szans. Tak na razie dwa mecze i w obydwu, jeśli się nie mylę, wyszedł Lisandro Martinez i Harry Maguire. I co się działo? Dużo było błędów w obronie. Wiadomo, że De Gea przy pierwszej bramce Brentfordu zawinił. No ale nie wiem, czy po prostu nie jest to dobry pomysł, żeby coś może zmienić w tej obronie, jak nie wychodzi to i dużo tych błędów jest popełnianych. No nie wiem, według mnie ja bym dał szansę Varanowi, czy Lindelofowi, czy Bajemu nawet właśnie, który przed sezon znaczy miał bardzo dobre i naprawdę bardzo dobre noty tam łapał. Nie wiem, jak to jest z tym Martialem, kiedy on wróci i poza tym, czy ten Martial to jest aż taki świetny gracz, no nie wiem. Wiadomo, że też miał dobry presezon, ale z tym Martialem to jest różnie, prawda? No nie wiem, nie wiadomo właśnie. Ale to oczywiście jest problem Manchesteru United. Teraz mają właśnie z tym Casemiro mają dużo lepiej będą mieć naprawdę. Kontuzję złapaliśmy dosłownie w tej chwili. Dziwna, nawet zapomniałem, że miałem zejść w sumie. Kompletnie o tym zapomniałem, ale jest remis, więc nie będę w sumie schodził. Bo tu będzie pewnie. Mój gracz chyba pokazuje, żeby zmianę zrobić. Na przykład jak już jestem na tym temacie Manchester United, to w sumie że myślę, że ja bym to rozegrał tak. Ten Malasia mi się dość podoba. Bym powiedział, że nie jest zły, na pewno jest dobry. Nie jest jeszcze jakiś, wiadomo, na jakimś niesamowitym poziomie, ale jednak myślę, że ja bym właśnie zagrał na przykład na następny sezon, następny znaczy mecz. Zagrałbym takim właśnie składem, gdzie w środku obrony na pewno Maguire'a bym wyrzucił, dał mu Varana za niego, myślę. Tam na pewno zrobił. I myślę, że jednak za Martineza bym. Nie, Martineza myślę, że jednak bym akurat na mecz na przykład następny zostawił, ale bym go właśnie zostawił razem z Varanem w obronie. Na prawej obronie mógłby zostać właśnie Diogo Dalot. W środku pomocy bym zagrał na pewno, myślę, Eriksen, Casemiro i Bruno Fernandes. Myślę, że tak bym zagrał. W sumie na bokach obrony, znaczy na bokach pomocy nie ma tam dużo co do roboty. Myślę, no niestety taka jest prawda. Więc Rashford, znaczy w sumie chodzi o to, że po prostu nie ma za nam zbytnio opcji. Trener właśnie Manchesteru, Erling ten Hag. Więc na lewej pomocy pewnie Rashford, na prawej pomocy Sancho, no i w ataku oczywiście Ronaldo. No i myślę, że mogło to by lepiej trochę wyglądać, no nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało, jak jest Casemiro. Nie mam już praktycznie energii, ale jeszcze gramy. Antony. Teo. Antony. Pedri. Strzał, no i załadowaliśmy w końcu tą bramkę. 97 minuta. Trochę późno, bo aż do gry chcę, no ale mamy tą bramkę. Zobaczymy, czy nam to wystarczy. Mam nadzieję, że tam wystarczy. Nie będziemy musieli więcej już trafiać. I że dowieziemy właśnie to 2 do 1. Nebel przy piłce. Fajnie byłoby trafić na 3 do 1. Wtedy bym już właśnie poszedł odpocząć. A tak to mamy 2 do 2. No nie wiem naprawdę, co my tutaj robimy w obronie. Trochę nie chcę mówić, że jak Manchester United, to troszkę. Już zbyt gorzkie słowa na naszą obronę, no ale ewidentnie coś w tej obronie dzisiaj po części nawala, można tak powiedzieć. Nie wiem naprawdę, co się dzieje. Anton strasznie łatwo traci piłkę. Będziemy kończyć pierwszą połowę pewnie za chwilę. Tak, kończymy pierwszą połowę dogrywki. No i jest dalej remis. Na chwilę tylko prowadziliśmy po naszej bramce, ale nie prowadzimy dalej. Zmiany w Kadizie. Będziemy zaczynać drugą połowę. Pa.
Palomino za Ullmana. Wchodzi to mi się wydaje, że Palomino w lidze grał. Raz. Nebel, Palomino. Podaję do Teo. A jeszcze próbowałem podać, ale już niecelnie. Carvalho, Reyes, Lopez. Świetnie, Kamara. Andony wycofuje do tyłu. Pedri. Pedri. Długa piłka do Teo. No, niestety ciężko tam było o nią powalczyć. 117 minuta. Będzie wrzucał tu. Nie udało się, ale jeszcze dobra, mamy piłkę. Antony, to musi być, nie ma wykończenia, bo Antony nie poszedł na siłę i praktycznie ledwo co dotknął tej piłki, bo Krzysztof próbował precyzją to zmieścić, ale no, niestety tego też zabrakło. Teo był tak blisko teraz, ale bramkarz po raz kolejny broni. Naprawdę dobrze gra dzisiaj bramkarz Kadizu. I to dobrze, znaczy niedobrze dla nas świadczy, że on dobrze dzisiaj broni, bo prawdopodobnie przed nami rzuty karne za chwilę. Chyba, że Kadiz jeszcze strzeli. Nie strzeli, więc będą rzuty karne. Już w pierwszej naszej, naprawdę dla nas, aby rundzie mamy karne. Zaczyna Bejo w barwach Kadizu i nie trafia, słupek. Tura u nas, nie kojarzę tego gracza, bo on przedtem nie był na murawie, wszedł tylko na te karne chyba, czy przedtem nie widziałem, ale nie trafił niestety. Reyes. On też nie trafia. Antony, teraz przy piłce. I Antony też nie trafia, no. Są typowe karne w tej FIFA tak naprawdę. Czemu ja się dziwię, że nikt nie potrafi trafić? Alarcon. Myślę, że ładujemy w środek. No nie wierzę. Stał tutaj w środku przed tamtym karnym, więc się spodziewałem, że drugie zostanie. No i oczywiście oni trafiają teraz. Nie chcę mi się naprawdę, już te puchar Hiszpanii to jest po prostu zaczarowana rzecz dla nas. W rzeczywistości Real też rzadko co wygrywa, nie mam naprawdę pojęcia. Nie trafiliśmy ani jednego karnego, wystarczy to powiedzieć, jak po prostu. Ja jeszcze siebie rozumiem, że nie trafiłem, no bo to jestem ja gram swoim zawodnikiem. Ale że właśnie 4 razy komputer podchodził i nie trafił ani razu. To po prostu pokazuje, jak tragiczne karne są w tej grze. Ja to nie raz już mówiłem w odbudowie, bo tak jest po prostu, te karne. I w poprzedniej FIFA też, nie pamiętam od której to FIFA się zaczęło. Od pewnej FIFA się zaczęło, że te karne są po prostu tragiczne. Nie wiem, co w nich jest. To po prostu rzadko to się zdarza właśnie, żeby 3 karne przynajmniej trafił komputer. To jest po prostu, no nie wiem, co się z tym stało. Przynajmniej sobie odpoczniemy dłużej. Naprawdę. Kolejny mecz nasz będzie to będzie El Clasico. Naszym kolejnym meczem będzie El Clasico, więc zobaczymy, jak tam sobie poradzimy. Mam nadzieję, że dużo lepiej niż tu. W tym meczu właśnie z Cadizem. Sanchez przychodzi do Atletico. Nie wiem, czy to Renato Sanchez, czy kto inny. Pięć godzin już do końca. Za chwilę zobaczymy, jakie transfery zrobił Atletico, jakie transfery zrobiła Barcelona i Udogi, tutaj kupiłem wizę przez Barcelonę, on chyba dopiero co przyszedł do Tottenhamu. 2 godziny, więc jeszcze raz przesymulujemy. My chyba też jakiś transfer zrobiliśmy wizę, czy nie? Jednak zrobimy. Gustavo Assuncao, to jest środkowy pomocnik, jeśli się nie mylę. Atletico jeszcze wprowadziło Vargasa. Barcelona. Sprzedali Sancheza jakiegoś, nie kojarzę tego zawodnika, i sprzedali Frankiego de Jonga, to jest strata duża.
My tutaj mam nadzieję, że nie odszedł od nas ktoś zbytnio. Odszedł Ashensa jakiś. Nie widziałem go w ogóle przez cały sezon, więc może odejść. Lindelof i Asunkawa. Akurat mówiłem o Lindelofie. Asunkawa to dobry pomysł na środek pomocy. Kolejny gracz. Myślę, że nie jest to właśnie zła decyzja. Ale żaden z nich nie został. A nie, Asunkawa jest napastnikiem, czy to jest. Bo jest prawdziwy zawodnik rzeczywistości, który ma nazwisko Asunkao i gra w środku pomocy. No, chyba Portugalii gra. Famalicao chyba. A tu jakiś jest po prostu Asunkao, który jest napastnikiem. Dobra, to teraz wszystko wiemy. No dobra, bo zobaczymy, jak sobie poradzimy. Lindelof oczywiście będzie rezerwą jakimś środkiem obrońcą. Bo jednak Garcia i Kamara to są wado na wysokim overallu. Obydwoje mają wysoki po prostu overall. A Lindelof zgaduje, że nie masz takiego wysokiego, no bo już jednak to są ostatnie pewnie jego lata kariery. I możemy zaczynać drugie. I ostatnie, chyba że się spotkałem w Lidze Mistrzów, ale chyba drugie i ostatnie, El Clasico. Super Pucharze się nie spotkaliśmy, Pucharze Hiszpanii się nie spotkaliśmy i nie spotkamy się. Więc właśnie chyba że w Lidze Mistrzów. Ależ to by było, to byłoby odwrotne, mogło być bramka. Ronaldo kiedyś w Super Pucharze jeszcze grał w Realu, ostatni to był chyba jego rok, kiedy grał, mi się wydaje. A może nawet to nie było w tym roku, czy on odszedł? Czy to było 2017, już nie pamiętam. Ale co strzelił właśnie nad tym, co też tego nie dosięgnął tego i ciągnął właśnie w koszulkę i tutaj pokazał swoją koszulkę, tak jak Messi to zrobił przedtem, więc może to nie był właśnie 2017, bo Messi to w 2017 tak pokazał tą koszulkę, co trafił na 3 do 2 z Realem, więc możliwe, że to był ten sam rok, ten mi się wydaje. Ferran Torres. To jest ważny mecz na pewno dla Barcelony. Aby się bardzo dobrze zbliżyć do nas, już na tylko 5 punktów, ale jeśli znowu my wygramy, to już będziemy mieć 11 punktów przewagi, więc jednak myślę, że jednak to naprawdę już było wielkie zbliżenie do wygrania ligi. Pomimo właśnie, że jeszcze dość wcześnie tu jest, bo dopiero mamy luty. No to jednak myślę, że jakbyśmy już mieli 11 punktów przewagi, to naprawdę byśmy się zbliżyli. Bo jednak nie wierzę, żebyśmy aż tyle błędów popełniali. Ta świetna podanie do Fodena i on chyba nie u nas palony właśnie. Mancini, Foden. Ależ teraz to świetnie zrobi niestety Kimpembe z bramką. Niestety nikt nie krył Kimpembe, który jest kapitanem, znaczy nie Atletico Barcelony, jest kapitanem właśnie Barcelony. Co ciekawe, więc naszmy tutaj opaskę kapitana, to wiadomo, że nawet w zawodzie mógłbym mieć jeden sezon i by dostał opaskę kapitana. Za mocno podałem Daliota niestety. Długa piłka i Vera będzie przy niej pierwszy. Kamara, dobra defensywa, rożny dla Barcelony teraz. Fajnie byłoby ich skontrować jakoś. My tutaj Kimpembe kryjemy. Nie wierzę. Courtois wychodzi źle. I to Kimpembe jeszcze oczywiście z bramką. To inny. Drugi raz trafia. Jeszcze raz chciałem zobaczyć na szybko. Po prostu Courtois nie złapał piłki przez Antonego, bo aby Antony miał akurat głowę tam, gdzie piłkę praktycznie i objął Courtois piłkę i głowę Antonego i mu wypadła piłka niestety. I spada prosto pod nogi Kimpembe. No i piękny start naprawdę tego meczu. Tragicznie to się zaczyna. A niestety już ten ostatni zawodnik, już nie przeszłem go. Nie przeszedłem go już. Nie ma bramki, no nie wierzę. Musiałem chyba. Nie mogłem. Jakbym nie z miejsca, to może bym to trafił. Nie mogłem tego pewnie z miejsca uderzać. Ja bym trafił. Ja bym właśnie strzelał, może troszkę po przejściu sobie naprzód. To może by się udało. Hernandez nie zmieścił jeszcze niestety tej piłki. Szkoda. Bardzo szkoda. Mancini.
wycofają do baita. Gavi, Olmo, do Manciniego, Mancini, Gavi, Phil Foden będzie właśnie do środka podawał, tak było to widać, ale na szczęście tym razem Vera nie trafia. Może uda się tą piłkę wybić, udało, ale jeszcze dobrze, dostałem tutaj dobre podanie. Ale to. Dobra, udało się. Ter Stegen niestety właśnie. Mój zawodnik, nie wiem, co zemdlał, czy co mu się stało na chwilę. Ale bałem się, jak Ter Stegen wyszedł, że już byłem pewny, że on mi tą piłkę złapie, ale mój zawodnik jeszcze jakoś tu przecisnął i trafił. Nie wiem, czy to nie jest nasza pierwsza bramka w El Clasico, tak szczerze. W poprzednim sezonie pamiętam, że pierwszy mecz był 0-0, drugi już nie pamiętam, jak się właśnie skończył, to jest problem. W tym pierwszym meczu przegraliśmy chyba 1-0, więc nie strzeliłem. No i tak to się nie spotykaliśmy z Barceloną, więc nie wiem, czy to nie jest nasza pierwsza bramka w El Clasico. Nie pamiętam naprawdę. Ale mamy bramkę 2-1, może to jakoś teraz pójdzie lepiej dla nas. 38 nasza bramka w sezonie. Strzał Wery, który był tragiczny. Pierwszą połowę skończymy przegrywając 2-1. Długa, chyba że jeszcze właśnie długa piłka do Limy, to dobra była piłka, zresztą nam daje tutaj szansę. Antony, nareszcie mu się to nie podał niżej do mnie, a tak mi podał prosto pod nogi zawodnika Barcelony. Lepiej byłoby, mi podał właśnie troszkę niżej, to byłaby pewnie dobra szansa, mi się wydaje, na wyrównanie jeszcze w pierwszej połowie. Zaczynam drugą połowę, Vera zaczyna do środka. Phil Foden, Vera, Gavi, Bate, Gertruida. Nie pamiętam, czy on przedtem był. Jak był, to go nie zauważyłem po prostu. Dobra, podanie tutaj do Fodena na skrzydło. Mancini, Foden. Dobrze, przyblokowana piłka, nie udało się to jeszcze jej wygrać. Mancini. Gavi. Gavi cały czas przy piłce. Gavi. Olmo. Nie udało się niestety tą piłkę. Dobra, mam teraz piłkę w końcu. Na dłużej. Elliot. Podaje do nas. Aj, nie udało się przejść tego gracza, bo to właśnie Gertruida. N'Golo Kanté będzie kończył karierę i gra w Barcelonie, co ciekawe. Kimpembe. Kimpembe. Mam nadzieję właśnie, że nie dorzuci hat-tricka jakiegoś już, albo asystę. Gavi to był nie, to był Bate chyba. Jeszcze spróbuję poddać, właśnie wycofać do tej Neresza. Neresz. A jeszcze próbował Asunkao, ale niestety nie tym razem. Czy Asunkao czasem tą piłkę nie dotknął? Nie wiem. Mancini. Pierwszy tutaj był chyba Pedri. Asunkao. Świetnie tutaj, że wyłożył się Mancini, bo to jest dla nas okazja. Ale podanie naprawdę, nie wiem po co, nie wiem po co naprawdę oni robią aż tyle podań. Ja bym na ich miejscu przynajmniej uderzył, przynajmniej będzie rożny, a po co tak właśnie wykładać tą piłkę coraz lepiej, aż właśnie w końcu stracimy ją. Nie mam pojęcia naprawdę po co oni to tak często robią.
Dani Olmo. Przydałoby się naprawdę tą piłkę przejąć jak najszybciej. Vera, trzeba to uważać właśnie, bo tu jeszcze oczywiście spadła piłka po prostu pod nogi Bejta. Nareszcie schodzi w Chodzianto, tam był spalony. Kulusewski wchodzi za Ferrana Torresa. A niestety to nie ma piłki na dłużej. Świetna piłka do Kulusewskiego, który nie trafia. Aj, naprawdę to była piękna piłka, niestety, wykończenie od razu z pierwszej piłki. No to była piękna akcja Barcelony, no nie ma co tu gadać. Niestety to była piękna akcja Barcelony. Elliot, to jest taka prosta strata. Te wyjście tak nagle właśnie z tą piłką, taką właśnie z miejsca, co właśnie tak wybić sobie piłkę naprzód z miejsca, co w tej FIFA nigdy się praktycznie nie udaje komputerowi, więc nie wiem, czy naprawdę to tak robią. Zwłaszcza w środku pola to jeszcze nie zrobić jeszcze tak. Jeszcze Vera strzela, ale nie trafia, bo broni dobrze Courtois. Ostatnia akcja tego meczu. Jeszcze będą pewnie krótko grać, nie, jednak nie. I to będzie koniec, czy jeszcze rożny? Jeszcze niestety rożny. I kończę w tym momencie to spotkanie porażka niestety 3 do 1. No szkoda naprawdę, bo jak było 2 do 1, to wydawało się, że jeszcze możemy tutaj coś zrobić. No niestety nie daliśmy rady nic zrobić. Barcelona to też jeszcze trafiła na 3 do 1 w drugiej połowie. Naprawdę niefajny odcinek, no bo jednak dwie porażki ostatecznie. Szkoda naprawdę. Ale nie każdy odcinek będzie taki pozytywny niestety. Normalnie bym rozegrał trzecie spotkanie, ale jednak właśnie ta dogrywka trochę trwała. Więc przez to myślę, że nie będę rozgrywał akurat trzeciego spotkania dzisiaj. Za to przydałoby się zrobić trening, myślę, bo jednak właśnie spadliśmy do ławki, na ławkę, aż właśnie w hierarchii, można tak powiedzieć. Kolejny mecz będzie z Betisem. No to będzie mecz, który musimy się, można tak powiedzieć, odkuć, a potem mamy Ligę Mistrzów i gramy z Marsylią w 1/8, więc zaczynamy też zmagania w Lidze Mistrzów w fazie pucharowej następnego odcinka. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!